Drodzy Kubrikomaniacy, mamy dzisiaj dla Was coś zupełnie specjalnego. Czasy są ciężkie, wymagające. Potrzebne są niestandardowe rozwiązania. I dzisiaj jest zawodnik klasy ciężkiej. Powiedziałbym nawet, że super ciężkiej. Dokładnie tak. Chcemy Wam w dzisiejszym odcinku przedstawić nową platformę do skrzyni One. Platforma 2.0. Śmiało można powiedzieć, że po prostu Leopard, Abrams wśród platform transportowych. Wszystko w jednym i o tym za chwilę jedziemy. Drodzy Państwo, pamiętacie zapewne, że naszą przygodę kubrikową rozpoczęliśmy od linii One i na początku mieliśmy platformę transportową. Mieliśmy platformę transportową oraz mieliśmy karta jako dwa systemy transportowe. Nieco później, dokładnie tak. Zaczęliśmy nietypowo, dlatego że kart jest wedle statystyk sprzedaży i innych źródeł najbardziej popularnym środkiem jezdnym. Natomiast platformy mają zagorzałą grupę zwolenników. Platforma dlatego, że jest na swój sposób uniwersalna. Miała dwie funkcje, bo nadawała się do pracy w terenie oraz do funkcji warsztatowych. Do funkcji warsztatowych myśmy specjalnie w poprzedniej wersji również zastosowali dwa koła obrotowe, te z hamulcami z przodu, jak również takie dwa duże koła najazdowe po to, żeby móc forsować różnego rodzaju przegrody. Ale mieliśmy jeden rodzaj transportu, tak jak Bartek powiedział, dwa małe koła skrętne i duże takie do poruszania się w terenie. A tutaj, zobaczcie, mamy dwie różne platformy. Dwie różne wersje. I słuchajcie, dlaczego zmieniliśmy tą sytuację? Mianowicie nasze skrzynie, tak jak kart przeszedł rewolucję z wersji 1.0 do wersji 2.0, czyli zyskał większe koła, zyskał lepszą rączkę, mocniejszą konstrukcję, automatycznie wzrosła maksymalna ładowność z 50 kg do aż 100. Podobny los musiał spotkać wcześniejszą platformę, dlatego prezentujemy Wam dzisiaj jeszcze przedprodukcyjnie gorącą nowość, platformę 2.0, która już na pierwszy rzut oka prezentuje się masywniej, tak? No wygląda pancernie. Wygląda pancernie, słuchajcie, rzut oka pod spodem, pod spód pokazuje, jak jest to mocarna historia. Powiem Wam, że testowaliśmy tą platformę z obciążeniami nawet dochodzącymi do 180 kg. Jak zwykle asekuracyjnie przyjęliśmy sytuację maksymalnej ładowności na poziomie 120 kg. Stara wersja to było 100 kg. 100 kg. Tu jest 120, naprawdę ze sporym buforem bezpieczeństwa. A zatem ta platforma jest przygotowana pod to, że będziemy przewozić naprawdę ciężkie skrzynie. Kolejna rzecz, która tutaj się wydarzyła, którą widać na pierwszy rzut oka, to jest to, że mamy wersję, którą można kojarzyć ze starą, ale modyfikacja jest taka, że mamy już to większe koło. Koło tak. Już jest 22-centymetrowe. Czyli to jest to samo koło, które mamy zastosowane w karcie oraz w karcie Prime. Tak? Nawet w naszych wszystkich kartach, bo już wszystkie wersje naszych czołowych systemów, czyli One, Prime i Pro, posiadają dokładnie te koła. Dokładnie posiadają te koła, więc tutaj to wszystko jest ze sobą kompatybilne. To jest 22 cm. Wspominaliśmy wielokrotnie o tym grubym obtrysku, który zapewnia to, że trakcja jest świetna. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście, jak jesteśmy w tej sekcji, bardzo wygodny próg do tego, żeby ten zestaw łamać, bo przez to, że stosujemy tego typu koła na osi, te duże najazdowe, możemy nie tylko poruszać się jak gdyby w obrębie jednej powierzchni, ale cały zestaw ze sobą łamać i dzięki tym kołom forsować naprawdę już wysokie stopnie. Tutaj nawet jest taka sytuacja związana z tym, że ta platforma przejedzie, co testowaliśmy, nad cegłą. Co pokazuje, że w takich naprawdę wymagających warunkach budowlanych, gdzie jest gruz, gdzie są różnego rodzaju resztki materiałów, spokojnie ona sobie poradzi. A z przodu, żeby zapewnić tej platformie manewrowość, mamy dobrze znane, Piotrze? To są te same kółka obrotowe z hamulcem, także możemy je tutaj zablokować w pozycji jednej, tak żeby się nie przekręcały oraz żeby platforma nam się nie wysuwała. Dokładnie tak. Więc mamy najważniejsze elementy omówione. Platforma jest mocarna, ma 120 kg ładowności, na ośce są większe koła, są koła obrotowe. Warto dodać, że tutaj się pojawiły takie elementy, które widać. Tego wcześniej nie było. To są czpienie, które stosujemy w coraz większej ilości naszych produktów.
polegające czy pozwalające na to, żeby to, co przewozimy, często też platforma, o czym nie wspominaliśmy wcześniej, pozwala przewozić nie tylko skrzynie, ale jakieś inne elementy, ciężkie rzeczy, których nie chcemy dźwigać w rękach, a chcemy za tą pomocą możemy zabezpieczyć pasami, ewentualnie zabezpieczyć w przestrzeni bagażowej, w luku bagażowym w samochodzie również tymi pasami. Przypiąć dzięki temu na przykład do jakiejś tam burty i tak dalej. I to jest ewidentnie funkcjonalny element. Dodatkowo, jeśli tutaj zobaczymy z góry, pozostała historia związana z tym, że mamy trzy konektory, ale nie ma tego zagłębienia, które był we wcześniejszej platformie. W związku z tym w zasadzie wszystkie moduły, które znamy z linii One, możemy już teraz bez przeszkód podpiąć. Wcześniej był pewien problem z organizerem XL, 2XL, był problem z adapterem, jeśli ktoś takiej sytuacji potrzebował. Teraz to wszystko znika. I dodatkowo w tej części centralnej... No. Mam to wiaderko, pokażemy to wiaderko. Tak, Bartek idzie po wiaderko, bo to jest taka specjalna rzecz, taki rancik, takie wgłębienie. Stawiamy wiaderko i możemy sobie nóżką przesuwać i nam się w ogóle wtedy to wiaderko nam nie wypadnie. To zagłębienie nie jest bez powodu. Chodzi o to, że wielu użytkowników używa tej platformy na przykład do tego, żeby umieścić sobie wiaderko. Ja to wiesz, co przed chwilą powiedziałem, jak ty poszedłeś po wiaderko. O, widzisz, to ja się powtarzam po raz kolejny. Ale widać, to wchodzi nam tutaj, nie przesuwa się, możemy przesuwać tę platformę. Platforma jest, powiedzmy, obciążona jakąś farbą, więc to wiaderko dość mocno w tym siedzi. Sam próbowałem tego sposobu w przypadku platformy do Pro. I to działa. Tak. To jest dokładnie takie przetłoczenie, które, jak widzicie, jest bardzo funkcjonalne. Chwalą sobie platformy i to jest jedna z grup, która była bardzo związana z tym produktem, przywiązana do tego produktu, choćby glazurnicy, fliziarze, którzy wykorzystują tą platformę często do ciężkich płytek, zapraw. Jest to na pewno bardzo użyteczne. I teraz słuchajcie, omówiliśmy sobie platformę. Więcej, cóż tu więcej powiedzieć, ale jednak jest jedna rzecz. Mamy drugą wersję. Drugą wersję i to jest dokładnie ta sama platforma, natomiast posiada cztery koła skrętne. Także manewrowość jest idealna, przy czym to się nadaje do powierzchni płaskich, bardziej do warsztatów. I powiedzmy sobie to szczerze, powoli, tup, zbliżamy się do tematu, o którym będziemy mówić więcej pod koniec roku, czyli do... naszego świętego Graala, czyli szuflad do One'a, które też ze względów konstrukcyjnych ciężko byłoby umiejscowić i sensownie zagospodarować na poprzedniej wersji platformy, stąd stworzyliśmy tą nową wersję i stąd stworzyliśmy wersję, która właśnie tutaj, którą obserwujecie, która ewidentnie ta platforma plus rozwijane intensywnie szuflady do One'a będą stanowiły jeszcze większą taką szafkę warsztatową. Mamy dwie wersje, tak. W rzeczywistości to jest ta sama platforma, ten sam korpus. Jak się przyglądniemy tej wersji z dużymi kołami, którą znaliśmy do tej pory z linii One, zauważycie duże koła, ale też pojawiły się tutaj od razu miejsca do montażu kółek obrotowych. A zatem ktoś, kto kupuje i posiada taką wersję platformy, zobaczcie, wystarczy, że zdemontuje tutaj taki pierścień zegara, który jest takim profesjonalnym sposobem na zabezpieczenie kółka na ośce. Sobie go zdemontuje, tak. Zdemontuje, ściąga koło. Tak, ściąga koło. I bez żadnego problemu, może sobie przykręcić, tak, no przy pomocy kombinerek, jakiegoś klucza nasadowego, kolejną parę kółek, co tutaj widzicie. Czyli z jednej platformy może bez problemu zrobić transformację na wersję z czterema obrotowymi kółkami. I tu powstaje pewne pytanie do Was. Mianowicie zastanawiamy się, czy na rynek wprowadzić dwie wersje, czyli jedną z tymi dużymi kołami i kółkami obrotowymi i drugą wersję z czterema obrotowymi. Stworzymy jeszcze jedną wersję, bardziej uniwersalną. Inaczej, jest możliwość ewentualnie. Jest możliwość stworzenia takiej wersji, gdzie będziemy mieć dwie pary takich kół obrotowych oraz jedną parę tych dużych kół. I od użytkownika będzie zależało, w którą stronę pójdzie. Czy wersję bardziej warsztatową, czy bardziej terenową. Czyli przy użyciu prostych narzędzi otrzyma komplet, będzie mógł zdecydować. To jest pytanie do Was, czy potrzebujecie takiej wersji, która zawiera w sobie po prostu wszystko i Wy wybieracie. Ona będzie troszeczkę droższa, no bo zawiera dodatkowy komplet kół obrotowych.
czy jednak jesteście już osobami, to jest w ogóle produkt dedykowany profesjonalistom, jesteście świadomi, chcecie wybrać sobie wersję z dużymi kółkami, to kupujecie taką, ewentualnie drugą. Prosimy o to, żeby pod tym filmikiem nasi niezawodni kubrikomaniacy wypowiedzieli się w tej kwestii, tak. a postaramy się dostosować z naszą ofertą właśnie do tychże sugestii. Tak, żeby za dużo tego nie mnożyć, bo powinniśmy mieć w takim razie albo dwie wersje, albo jedną wersję. Nie tylko wersji czerwonej, oczywiście w zależności od decyzji z kółkami obrotowymi lub dużymi lub naraz w jednym zestawie. Myślę, że nie ma co przeciągać, produkt jest naprawdę solidny. Pokażemy Wam teraz w przebitkach, jak on się prezentuje z dotychczas dostępnymi obecnie produktami z linii One.